Oszczędzanie przez termomodernizowanie to jest temat dzisiejszej rozmowy, a rozmawiać będziemy o tym, jak właściwie przeprowadzić modernizację energetyczną budynku, jak dobrze izolować przegrody tego budynku, wymieniać stolarkę okienną, tak aby zapewnić kompleksowość tej modernizacji i efekty przy jak najniższych, późniejszych cenach rachunków za energię i ogrzewanie. Na czym polega termomodernizacja budynku? Termomodernizacja to przedsięwzięcie, a właściwie szereg działań zmierzających do tego, żeby budynek zabezpieczyć jak najlepiej przed utratami ciepła, a w efekcie zmniejszyć jego zapotrzebowanie na energię. Ponieważ reprezentuję firmę produkującą izolacje termiczne, więc z mojego punktu widzenia termomodernizacja to wykonanie jak najlepszej izolacji przegród zewnętrznych budynku, poczynając od dachu, poprzez ściany zewnętrzne, stropy piwniczne, jak i posadzki na gruncie. To tak jak na ciało w warunkach chłodu nakładamy odpowiednie ubrania, tak zwany ciepły płaszcz, czapkę, rękawiczki, dobre buty. Wiemy, które miejsca są najbardziej wrażliwe na utratę ciepła i to też determinuje samą potrzebę, jak i kolejność tej izolacji. No a dobry budynek zamiast płaszcza, czapki ma po prostu dobrą izolację i w ten sposób uzyskujemy po pierwsze ograniczenie strat ciepła, czyli zmniejszenie rachunków za energię. Uzyskujemy też większy komfort, czyli tak zwany dobrostan nasz, użytkowników tego budynku. No a kiedy mówimy o naszym dobrostanie, to nie możemy zapominać o dobrostanie innych. Czyli jesteśmy tutaj absolutnie przekonani o tym, że dobra izolacja to zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, innych gazów, a także substancji lotnych do atmosfery. No i w efekcie uzyskujemy zdecydowanie lepsze powietrze dla nas wszystkich. Mamy tutaj też wtedy aspekt społeczny takiego przedsięwzięcia. A jakie jeszcze działania składają się na kompleksową modernizację? Głównymi celami termomodernizacji jest przede wszystkim ochrona środowiska i obniżenie zapotrzebowania na energię podczas ogrzewania budynków. Natomiast należy wspomnieć i pamiętać o tym, że termomodernizacja ma sens tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest przeprowadzona w sposób kompleksowy. Co to oznacza? Jeżeli w budynku wymagającym termomodernizacji kompleksowej dokonamy ocieplenia tylko i wyłącznie ścian, nie wymieniając stolarki okiennej, wówczas nie osiągniemy założonych rezultatów, a całość poniesionych wkładów finansowych będzie się zwracać przez wydłużony okres czasu. Okna i drzwi są bardzo ważnym elementem izolującym stosowanym w budynku, który odpowiada najczęściej między 20 a 30% za straty poniesione na ogrzewanie danego obiektu. W skrajnych przypadkach, kiedy mamy do czynienia z oknami nieszczelnymi, wartość ta może dochodzić nawet do 40%. Dlatego w dzisiejszych czasach, gdzie obserwujemy znaczący wzrost kosztów ogrzewania, zastosowanie termomodernizacji kompleksowej zwraca się naprawdę w bardzo krótkim okresie czasu. A czy znaczenie ma kolejność tych działań? I co jeżeli zostaną one przeprowadzone w niewłaściwej kolejności? Przede wszystkim ma znaczenie ta logika tego całego procesu i co może się wydarzyć, jeśli ona będzie niezastosowana. Całe przedsięwzięcie, jeśli chodzi o z kolei jakąś tam transformację energetyczną budynku, może okazać się nieekonomiczne. Po pierwsze dlatego, że słabo izolowany budynek, tak jak moi poprzednicy potwierdzili, to duże straty ciepła, czyli większe zapotrzebowanie na moc dostarczaną do budynku, a zatem moc nominalna pompy ciepła, jeśli mówimy o ekologicznym rozwiązaniu, musi być większa, czyli jest to przede wszystkim droższa inwestycja na etapie początkowym. Kolejny etap to większa moc pompy ciepła, zatem większa moc grzałki elektrycznej przy niskich temperaturach zewnętrznych, większe zużycie energii po to, żeby temperatura czynnika, który zasila centralne ogrzewanie, była wyższa. Brak termomodernizacji i też modernizacji systemu hydraulicznego w budynku to oczywiście też większa instalacja o większej objętości wody, a zatem większe zapotrzebowanie na energię i większa temperatura.
Stare instalacje cechują to, wszyscy jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że grzejniki są bardzo ciepłe, gorące, dlatego żeby w domu było ciepło, a grzejniki były gorące, ponieważ budynki miały bardzo duże straty energii cieplnej. To powoduje, że pompa ciepła staje się bardzo kosztowna w utrzymaniu, ale również w zakupie, więc to jest takie trochę zachwianie całego aspektu ekonomicznego. Ważny jest, tak jak moi poprzednicy stwierdzili, też walor związany z ochroną środowiska. Oczywiście taka pompa ciepła lokalnie powoduje, że to powietrze jest jednak czystsze, bo nie emituje zanieczyszczenia, natomiast dla samego użytkownika ekonomia tego przedsięwzięcia jest mocno dyskusyjna. Na szczęście na rynku są rozwiązania, które pozwalają właścicielom budynków czy ich użytkownikom zastosowanie takiego rozwiązania na moment między wymianą źródła ciepła a termomodernizacją, i to są hybrydowe pompy ciepła. Hybrydowa pompa ciepła to połączenie kotła gazowego i pompy ciepła. Rekomendowana właśnie przy wymianach źródeł ciepła w budynkach w trakcie termomodernizacji lub przed termomodernizacją, ale również rekomendowana dla użytkowników, dla których ważne są dwa źródła ciepła. Te dwa źródła ciepła, czyli gaz i prąd elektryczny. Te rozwiązania na ten okres transformacji energetycznej budynku są rekomendowane, ponieważ jeśli jest duże zapotrzebowanie, to wtedy działa przede wszystkim kocioł gazowy, czyli dostarcza wysoką temperaturę do instalacji. Pompa ciepła natomiast zaczyna działać i w ten sposób zmniejsza zużycie gazu w dniach, które nie są zimne, czyli jest mniejsze zapotrzebowanie, lub też po prostu nawet chłodniejsze dni, kiedy budynek ma mniejsze zapotrzebowanie na energię. Także jest to na okres przejściowy bardzo ważne i o tym trzeba pamiętać. Natomiast bezwzględnie w celu dokonania termomodernizacji, ale też modernizacji energetycznej budynku, ważne jest zachowanie tej logiki, czyli najpierw minimalizacja strat ciepła, a potem wymiana źródła ciepła. To jest najbardziej rozsądne rozwiązanie ze względu i na ekonomię przedsięwzięcia, i ochronę środowiska. Tak jak słyszeliśmy, właściwie przeprowadzony proces termomodernizacji zakłada zarówno kompleksowość, czyli wiele działań, które spowodują, że zużycie energii w budynku będzie niższe, ale i właściwą kolejność, czyli najpierw obniżenie zapotrzebowania na energię, a następnie wymiana źródła ciepła, tak aby to nowe źródło ciepła było dopasowane, jeśli chodzi o parametry, do tych nowych parametrów budynku, ale i kompleksowość działań, czyli wymiana izolacji, odpowiednie ocieplenie przegród budynku, ale także otworów okiennych, drzwiowych, i wtedy w ten sposób zmodernizowany budynek zapewni nam odpowiedni komfort i także niższe rachunki.